Izba Pamięci poświęcona patronowi została otwarta 20 lat temu, wtedy kiedy szkoła przyjmowała imię generała Zygmunta Podhorskiego. Była pewnego rodzaju salą zamkniętą. My chcemy, bo idea jest taka, że wszyscy, zarówno jako nauczyciele i uczniowie, wzorujemy się na postawie naszego patrona i bohatera. Jak wiemy, jest to jeden z najlepszych dowódców września 1939 roku. Bo patron to nie jest tylko część nazwy szkoły, ale to jest realna postać, która ma być takim przewodnikiem, który ma pomóc w oczekiwaniu tego, co jest najważniejsze w życiu. I takim przewodnikiem między innymi był, czyli żyje 51 lat, generał Podhorski. Została otwarta.